Bydgoszczy. Rzeczywiście wierzymy, że będzie to wielkie spotkanie pełne emocji. Ostatni mecz decyduje, no byłoby ciekawe, gdyby ostatni wyścig decydował o mistrzostwie Polski. Trenerzy Kniaś i Cieślak mają ze sobą stare sportowe porachunki. Kilka lat temu Marek Cieślak prowadził u Kniaza Częstochowa, a Jerzy Kniaś Avotara Toruń. Wydawało się, że Avotar jest zdecydowanym faworytem do mistrzostwa. W Toruniu mrożono już szampany. I co się okazało? Tytuł pojechał do Częstochowy. Dzisiaj w parkingu przed rozpoczęciem tego spotkania Marek Cieślak podszedł do Jerzego Kniazia, przypomniał mu to wydarzenie i zapowiedział dziś powtórkę. Czy tak będzie? Przekonamy się. Wówczas te szampany mrożone przez Torunian wypili częstochowianie, bo torunianie okazali się na tyle gościnni, że uznali wyższość zwycięzców i podarowali im szampany przygotowane na własną fetę. Dziś tego błędu w Bydgoszczy nie popełniono. Szampanów podobno w lodówkach nie ma, no ale na pewno nie zabraknie ich, kiedy bydgoszczanie wywalczą tytuł. Takie są przynajmniej tutaj oczekiwania. Nikt nie wyobraża sobie w Bydgoszczy innego rozstrzygnięcia tego spotkania. 80-lecie klubu. Po raz 50. Polonia w pierwszej lidze w tym roku w rozgrywkach, a więc dwa jubileusze. Jak pięknie byłoby okrasić je mistrzowskim tytułem. A już za chwilę pierwszy wyścig i rzeczywiście braterski pojedynek Golobów. Tomasz Golob w kasku czerwonym, Jacek Golob w kasku żółtym, Przemysław Pajcher w niebieskim i Brian Karger w białym, a więc zaczynamy to jakże ekscytujące wydarzenie. Bracia Golobowie obok siebie, Tomasz na pierwszym polu, Jacek na drugim, uwaga, kto będzie szybszy, nieco lepszy na starcie Tomasz Golob, on obejmuje prowadzenie. Jacek Golob jest tuż za nim, po zewnętrznej atakuje Karger, ale dobrze także z łuku wyszedł Przemysław Tajchert i on w tej chwili na trzecim miejscu. A więc na razie prowadzą gospodarze 4-2 w tym wyścigu. Jacek Golob próbuje gonić swojego młodszego brata Tomasza. Wczoraj Tomasz zwyciężył w turnieju towarzyskim w Gnieźnie, a więc wydaje się, że jest w znakomitej dyspozycji, choć przed spotkaniem narzekał jednak na bolące wciąż ramię. To według jego słów ostatni jego występ żużlowy w tym sezonie. Tomasz Golob przed Jackiem Golobem. Trzeci Tajchert, czwarty Karger. Na razie nie potwierdza Duńczyk dobrych opinii, jakie o nim krążyły ostatnio. Tomasz Golob spokojnie. Jacek nie może znaleźć recepty na to, aby dogonić swojego brata, chociaż blisko jest, trzyma się za plecami Tomasza Goloba cały czas w kontakcie. Musi więc pilnować się Tomasz Golob, aby nie popełnić jakiegoś błędu, choć nieczęsto mu się to zdarza na bydgoskim torze. Tomasz Golob kontrolujący sytuację przed Jackiem Golobem zwycięża w pierwszym wyścigu. Trzeci jest Przemysław Pajchert, na czwartej pozycji Brian Karger, a więc zaczęło się, można powiedzieć, zgodnie z oczekiwaniami prawie kompletu publiczności na stadionie Bydgoszczy. Sporo kibiców także z Piły, ale to bydgoszczanie oczywiście w przewadze. Ich ulubieńcy wygrywają pierwszy bieg 4-2. Mówi się, że Bydgoszcz to zespół czterech asów, natomiast Pilska Polonia jest drużyną bardziej wyrównaną, a więc ważne będą tutaj te punkty dorzucane przez Michała Rubackiego, przez Przemysława Tajcherta. I tutaj Tajchert spełnił postawione przed nim zadanie. Pokonał Briana Kargera, żużlowca, obiektywnie bardziej doświadczonego i lepszego. Twardy tor, to było widać. Nie było żadnych wyprzedzeń na trasie. Tak jak wyjechali z pierwszego łuku, tak dojechali do linii mety. Niespodzianką jest raczej taki tor w Bydgoszczy tutaj. Przeważnie tor robiono jednak inaczej. Próbował jeszcze Brian Karger na wejściu w drugi łuk. Nie zaryzykował jednak ataku pozewnętrznej. Starał się ciasno przy krawężniku wyczekiwać na błąd swojego rywala. I Jacek Golob w ten sposób tak samo atakował swojego młodszego brata. Ciasno przy krawężniku, ale Tomasz Golob był czujny przez cztery okrążenia. Wyniki pierwszego biegu. Tomasz Golob, Jacek Golob, Przemysław Pajchert i Brian Karger, a więc 4-2 dla gospodarzy. Jest już na torze Henryk Gustafsson. Obok niego Todd Wiltshire. W tym biegu będzie reprezentował barwy bydgoszczan. A zmierzą się z Chrisem Lewisem i Andym Smithem. Oto właśnie Todd Wiltshire. No, musi zmazać tę plamę z Gorzowa z ostatniej kolejki ligowej, kiedy to zdobył tylko 2 punkty i to w biegu nominowanym. Wczoraj Australijczyk brał udział w nieźle obsadzonym turnieju Gniezno 2000, tam awansował do biegu finałowego.
i wyprzedził go w nim tylko zwycięzca turnieju Tomasz Golot. Trzeci był Krzysztof Jabłoński, a czwarty Tony Rickardson. Kibice w Bydgoszczy mają więc nadzieję, że wszystko co najgorsze za jeźdźcem z Antypodów i dzisiaj spełni pokładane w nim nadzieje. W tym turnieju startował także Henryk Gustafsson. Też spisał się nieźle, ale do finałowej czwórki nie awansował. Teraz właśnie ta para, Wiltshire-Gustafsson na torze, a ze strony pilskiej Polonii Chris Louis i Andy Smith. Myślę, że mimo wszystko z pewnym niepokojem sympatycy bydgoskiej Polonii oczekują na rezultat tego wyścigu. Przede wszystkim chcą wiedzieć, w jakiej formie są stranieri bydgoscy, bo przecież nie spisali się oni rewelacyjnie w meczu w Gorzowie. Gustafsson to pierwszy, Wiltshire to trzeci w kasku niebieskim, no i para gości Chris Louis w kasku żółtym i Andy Smith w kasku białym. Bardzo zmobilizowani przyjechali Pilanie do Bydgoszczy. Ostatnio wspaniała seria. Różnie się mówiło o tym zespole. W trakcie sezonu zdarzały się wpadki, ale okazuje się, że w tym najważniejszym momencie drużyna pilska potrafiła się skonsolidować, no i znakomicie dopędziła na ligowym finiszu swoją imienniczkę z Bydgoszczy. Sprawiła nam tutaj miłą niespodziankę chyba wszystkim kibicom w Polsce, bo rzeczywiście, kiedy ostatni mecz decyduje o tytule mistrzowskim, to no cóż może być bardziej interesującego. Uwaga, ruszyli do walki. Bardzo dobry start Gustafsona. Dobrze także Wiltshire, ale tam świetnie wszedł również Chris Louis. Louis drugi, atakowany teraz przez Wiltshire'a. Zrywają się kibice z Bydgoszczy, bo wejście przy krawężniku Australijczyka chyba skuteczne. Para obcokrajowców bydgoskiej Polonii na czele. Louis spada na trzecią pozycję. Czwarty jedzie Andy Smith. Wstawienie Smitha to taka zagrywka taktyczna ze strony pilskiej drużyny. Mają w pamięci działacze tego zespołu fakt, że Andy Smith wygrał tu w Grand Prix Europy z samym Tomaszem Golobem. No ale dzisiaj wolniejszy zdecydowanie Andy Smith. Louis w swoim stylu próbuje atakować Todda Wiltshire'a. Jak na razie dobrze broni się Australijczyk. Swobodnie na prowadzeniu Henryk Gustafsson. On nie ma żadnych problemów. No i wszystko wskazuje na to, że bydgoszczanie zwyciężą w tym wyścigu podwójnie. To jeszcze oczywiście nie koniec. Ostatni wiraż i nie będzie w stanie już nic zrobić Chris Louis. Henryk Gustafsson przed Toddem Wiltshire'em. Louis dopiero na trzeciej pozycji. Czwarty Andy Smith, a więc podwójne zwycięstwo gospodarzy. No i już sześciopunktowa przewaga po dwóch wyścigach, a więc ten początek spotkania zdecydowanie dla zespołu gospodarzy. Nie mogą jak na razie goście przystosować się do toru bydgoskiego. Zobaczymy, co będzie w drugiej serii startów, kiedy dobiorą już odpowiednie przełożenia. Wczoraj na tym właśnie torze wieczorem bydgoszczanie przy świetle elektrycznym urządzili sobie ostatni trening. Jak widać, wyciągnęli z tego treningu optymalne wnioski. Henka Gustafsson tutaj szarżował Chris Louis przy krawężniku, ale został wyprzedzony na przeciwległej prostej przez jadącego zdecydowanie szerzej Todda Wiltshire'a. Z tyłu Andy Smith, który liczył się jedynie na pierwszym wirażu, potem został daleko z tyłu. Ale właśnie ten moment, kiedy Australijczyk wyprzedza reprezentanta Anki. Pojechał szerzej, ściął do krawężnika. On pierwszy padł w ten krawężnik. Musiał potem Chris Louis jechać już gorszym polem. A tu Henka Gustafsson na ostatniej prostej, cieszący się z podwójnego zwycięstwa. Oficjalne wyniki drugiego biegu. Gustafsson, Wiltshire, Louis Smith. Todd Wiltshire uczestniczył w wyścigu na 5-1, ale what sort of liquid are you using right now on your hand? Can you show it to us? What is that? This is it's an alcohol fluid, it's for cooling the muscle. No proszę bardzo, w ten sposób ochładza się mięśnie, wychładza się je, tak żeby ciało nie było tak gorące. Pozmalował się dokładnie od łokcia ponad garstek Todd Wiltshire. To jest strasznie ważny element sztuki jeździeckiej na żużlu. Todd Wiltshire. Is it going to be a superstition to be cool muscle? We're maybe going to have a maximum tonight? Yeah, it keeps the swelling down. It's, you know, there's much energy to ride the bike and if I can get the muscle cooler, it tends to last longer. No dokładnie, to dzięki temu jest to energooszczędna metoda i dzięki temu Todd Wiltshire może znacznie dłużej być posłuchem dla rywali. Być może to będzie dla niego droga do tego, aby dzisiaj zapunktować na maksa. Todd Wiltshire przed wami.
Przed nami także trzeci wyścig dzisiejszych zawodów. No, myślę, że muszą Pilanie przebudzić się, jeśli no, nie chcą zbyt wcześnie pozwolić gospodarzom odskoczyć w klasyfikacji punktowej tego spotkania. Potem takie straty, szczególnie w wyjazdowym meczu, ciężko się odrabia. Teraz wobec tego silna para drużyny pilskiej, Rafał Dobrucki w żółtym kasku i Jarosław Hampel w miejsce Roberta Miśkowiaka. Oczywiście tej zmiany należało oczekiwać. Jarosław Hampel jest dzisiaj rezerwowym, ale będzie wstawiany najprawdopodobniej najczęściej za Roberta Miśkowiaka albo też w innych ważnych momentach tego spotkania. Piotr Protasiewicz w czerwonym kasku i Michał Robacki w niebieskim. To para bydgoskiej Polonii. Pora odrabiać straty przez zawodników Piły. Spóźnił start nieco Jarosław Hampel, ale dociek miał cudowny. Piotr Protasiewicz próbuje przy krawężniku, ale trudno będzie mu wyprzedzić Rafała Dobrockiego. A gdzie Hampel? Zablokowany przy siatce i atakuje go po wewnętrznej. Bez kompleksów Michał Robacki wyrzucony na zewnętrzną. Teraz Jarosław Hampel i spada na ostatnie miejsce. Doskonała postawa na wirażu Michała Robackiego, który ma dobre wyścigi w końcówce sezonu, więc na razie układa się to wszystko na 3-3. Rafał Dobrucki pewnie ciasno przy krawężniku. On już zorientował się, o co chodzi dzisiaj na bydgoskim torze. Piotr Protasiewicz próbuje szerzej, ale na pewno teraz zepnie do krawężnika. Czy będzie tam Dobrucki? Jest oczywiście. A Jarosław Hampel z tyłu za Michałem Robackim. I to zdecydowanie. Czyżby więc ten drugi ługi, ten udany atak Robackiego miał zadecydować o losach trzeciego miejsca? Próbuje teraz szerzej Hampel i chodzi za Robackiego, ale nie. To ciągle za mało. Jeszcze jeden wiraz i jeszcze na pewno Protasiewicz zaatakuje Dobruckiego. I popatrzmy, ale chyba nic się nie zmieni. Dobrucki, Protasiewicz o długość motocykla, Robacki i Hampel. 3-3, a więc rezultat tej sytuacji bardziej korzystny dla Bydgoszczy. Pierwszy bieg dzisiaj, którego drużyna pilska nie przegrała w znakomitej dyspozycji. W tym pierwszym starcie przede wszystkim Rafał Dobrucki, który wywalczył wówczas 14 punktów, raz tylko przegrał, odnosząc wcześniej 4 zwycięstwa. A to Jacek Golob, który już szykuje się do startu w czwartym wyścigu. Co ciekawe, Jacek Golob jest bodaj jedynym zawodnikiem w obu drużynach, który wziął udział we wszystkich 15 meczach tych zespołów. Oczywiście 10 tych spotkań rozegrał jako żużlowiec bydgoskiej Polonii, a tylko 5 w barwach Ludwika Polonii Piła. Oczywiście wiadomo, 2 lata temu zmienił barwy klubowe. W tym sezonie Tomasza Goloba zabrakło w meczu w Pile, już w play-offach, natomiast Rafała Dobruckiego w poprzedniej konfrontacji tych zespołów tu na torze w Bydgoszczy w tym sezonie. Podjeżdżają zawodnicy pod taśmę, czwarty wyścig pod Błylczyc, on również już przygotowany do startu. Brian Karger i w kasku czerwonym Henryk Gustafsson. Te wyścigi drugiej serii uważane są za taki probierz wartości zawodnika w danym dniu. Jeden wyścig może się nie udać, może jeszcze zawodnik nie rozpoznać tajników toru, nie dobrać dobrego przełożenia, no ale już potem wymaga się od niego jednak punktowych zdobyczy, tego aby ustawił parametry motocykla do nawierzchni. No właśnie, jeśli teraz Pilanie nie nawiążą walki z gospodarzami, to będzie im ciężko wygrać to spotkanie. Jacek Golo, Brian Karger ze strony Piły i Gustafsson oraz Wiltshire. Wśród drużynie gospodarzy dobry start dał Wiltshire, ale Jacek Golo świetnie wyszedł. Spotkaliśmy teraz, czy Australijczyk zaatakuje po zewnętrznej? Nie, Jacek Golo prowadzi, ściął do krawężnika. Wiltshire wchodzi pod Jacka Golowa. Piękny manewr, to dał Wiltshire, a tam upadek jadącego w białym kasku Briana Kargera. Ciekawe, czy był kontakt z Henrykiem Gustafssonem. Ostry atak Szweda, wyścig przerwany oczywiście przez arbitra. No i poczekamy na decyzję sędziego i na nasze powtórki, aby dokładnie obejrzeć i zanalizować tą sytuację. Nie może wydostać się spod motocykla Brian Karger. Myślę, że Karger popełnił błąd na poprzednim wirażu. Tymczasem mamy decyzję sędziego. Brian Karger z tego wyścigu zostaje wykluczony. Dlaczego? Taką mam opinię. Otóż mógł Karger ściąć wcześniej do krawężnika po wewnętrznej, pojechać za Jackiem Golobem. Tam po wewnętrznej części toru było jednak sporo miejsca. Nie uczynił tego jednak. No i potem ostro walczył z Henrykiem Gustafssonem. W efekcie upadł. Są problemy, aby uwolnić Briana Kargera od motocykla. Gdzieś tam. Oby tylko nic mu się nie stało, ale wstaje Brian Karger. Duże brawa. Wygląda na to, że
jest cały i zdrowy. Proszę Państwa, mamy dzisiaj w tym spotkaniu na torze aż 9 uczestników Grand Prix Europy w Bydgoszczy. Bandy no i zdecydował się położyć motocykl, choć chyba z tych gestów wynika, że on jest odmiennego zdania. Zawsze zawodnik wykluczony w takiej kontrowersyjnej sytuacji uznaje, że winnym jest ten drugi. Lekarz Pilski podchodzi do Kargera, ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku. 12 do 6 po trzech biegach czekamy niecierpliwie na wyniki z innych stadionów. Jeszcze raz zobaczmy całą sytuację. Dobry start Wiltshira, świetny także Jacka Golowa i piękny manewr Australijczyka, który ściął do krawężnika na wejściu w drugi wiraż i tym manewrem wydarł Jackowi Golobowi pierwszą pozycję, ale popatrzmy na drugą parę, tam w czerwonym kasku Gustafsson i Karger, po zewnętrznej Karger, no i tutaj obaj praktycznie składali się jednocześnie, a że szeroko próbował pokonać ten łuk Gustafsson, dla Kargera po prostu nie było już miejsca. Ale ta powtórka utwierdziła mnie w przekonaniu, że gdyby Karger pierwszy wiraż rozegrał inaczej, gdyby wykorzystał to, że wewnętrzna część toru była wolna, pognał za Jackiem Golobem, to nie miałby potem tych kłopotów, które doprowadziły do jego upadku. Mamy nieszczęśliwca, pechowiec wykluczony z tego wyścigu. Brian, you get excluded. Is that going to be, you know, he doesn't know about what the game is on? I don't know. I think the referee must be blind, you know. Chyba ślepy, niewidomy jest dzisiaj sędzia. Henger was putting me up against the fence all the way down the straight and then he never turned when we went into the third bend, so there was absolutely nothing I could do. Henka zabrał mnie ze sobą na wycieczkę pod bandę na zewnętrzną. Nie mogłem zupełnie nic zrobić. There was no room for you to make any maneuver. There was no room. I couldn't shut off. I couldn't go wide. I couldn't go anywhere. He just knocked me straight off. Nie mogłem ani wejść pod niego, ani po zewnętrznej spróbować pociągnąć tej akcji dalej. Tak więc po prostu uderzył mnie. Was it the action like a T-bone action? Well, he just never turned, you know, and I mean, what can you say? Dirty bastard. Po prostu zupełnie nie zawrócił, no i później padło nieparlamentarne słowo dirty bastards, to są tacy źli, brudni, niedobrzy ludzie. Zresztą młodzież polska już wie, co to znaczy. Tyle Brian Karger rozżalony z tej decyzji sędziowskiej. No i powiem szczerze, że tłumaczenie Briana Kargera w dużej mierze było przekonujące. Myślę, że ta sytuacja obrazuje, jak trudne momenty przeżywa w czasie spotkania żużlowego także arbiter, który musi podjąć decyzję w ułamku sekundy i tutaj no... Tym bardziej, że ta część toru jest troszeczkę taka, nazwijmy to, martwa dla arbitra przy tego typu incydentach. On niekiedy nie widzi dobrze, co tam naprawdę się działo. Powtórka wyścigu czwartego. Jacek Golob, Henrik Gustafsson i Todd Wiltshire bez Briana Kargera. Uwaga! Jacek Golob dobrze wystartował, dobrze także Wiltshire, ale za szeroko Jacek Golob chyba wyjechał z tego wirażu. Wszedł aż tam pod bandę, ściął do krawężnika Wiltshire i on prowadzi. Jacek Golob na drugiej pozycji, trzeci jest Gustafsson. No i teraz ciekawe, czy Australijczyk utrzyma to prowadzenie. Będzie na pewno ostro atakował Jacek Golob. Próbuje również poprawić swoją pozycję, zbliży się do Jacka Goloba Henrik Gustafsson, ale to Jacek Golob ma bliżej do Todda Wiltshira. Jest tuż za plecami Australijczyka, teraz może zyska szansę na przeprowadzenie ataku, ale blisko krawężnika trzyma się Wiltshire, stara się jechać środkiem toru, teraz atakuje Jacek Golob, ale to wyjście z wirażu szybsze w wykonaniu Wiltshira załatwiło sprawę, przynajmniej na razie. Jeszcze jedno okrążenie i dwa wiraże szansy Jacka Goloba. Teraz próbuje szerzej, aby ciaśniej wyjechać z łuku Jacek Golob, ale pilnuje krawężnika na wyjściu z wirażu. Świetnie Todd Wiltshire. Teraz po zewnętrznej Jacek Golob szeroko wchodzi i znów będzie próbował manewru do krawężnika. Kto tym razem? Czy Wiltshire, czy Jacek Golob? Czyj motocykl szybszy? Jednak Australijczyk o pół długości motocykla szybszy na mecie od Jacka Goloba, ale to był piękny popis żużla w wykonaniu tych dwóch zawodników. Dżentelmeńska walka od startu do mety pomiędzy Jackiem Golobem, Toddem Wiltshirem. Wszystko to za pleców tych dwóch zawodników obserwował Henrik Gustafsson. Wygrywają więc ten bieg gospodarze 4 do 2 i powiększają przewagę nad rywalami z Piły. Bardzo żałuję, że nawierzchnia bydgoskiego toru na razie uniemożliwia ataki po zewnętrznej. Właściwie te ataki są bardzo jednostronne i przewidywalne dla zawodnika, który prowadzi. Wygrał start Jacek Golob, ale jednak zdecydowanie za szeroko pojechał na tym pierwszym łuku. Został wyprzedzony przez Australijczyka. Niewiele brakowało, aby wyprzedził go także Henka Gustafsson. Zobaczmy, jak to wyglądało. Przemknął tam po lewej stronie Goloba Wiltshire.
No i tu jeszcze musiał Jacek Golob stoczyć walkę z Kenko Gustafsonem. Na szczęście dla siebie wygraną, potem atakował Australijczyka. To jest ten moment, kiedy Australijczyk popełnił lekki błąd na uchu, jednak za szeroko pojechał. Wydawało się, że Jacek Golob może tam wcisnąć się pomiędzy krawężnik a zawodnika australijskiego i objąć prowadzenie. Tak i jednak się nie stało. Potem jeszcze raz spróbował na ostatniej prostej, ale dosłownie o pół metra szybszy był Australijczyk. I oto oficjalne wyniki tego biegu. Przypomnijmy, była to powtórka wyścigu czwartego. W pierwszej wersji Brian Carger został wykluczony. Rafał Dobrutki jako jedyny jak na razie w zespole pilskim wygrywa, ale ta historia z Brianem Cargerem coś ci przypomina. Taki ładny żart. Nie, to taki dowcip chyba trochę za długi. Później będzie trochę więcej przerwy, może to coś na ten temat powiem. No, faktycznie, że to była, nie była to wina Cargera, tym bardziej, że oglądając jeszcze na powtórce i żadnej winy tam Cargera nie była, a jedynym winowajcą był Henka, no i sędzia widocznie się pomylił. Co się dzieje w takich zawodach ważnych i nie ma wpływu na to, żeby przynajmniej sport mógł decydować o tym, kto jest rzeczywiście lepszy na torze? Trzeba sędziów zapytać, bo najwidoczniej albo nie widzą, albo nie chcą. Obciąć im pensję. Tam nie wiem, czy jest co obcinać, czy nie jest, ale... Kiedyś byłeś sędzią, skoro musisz wiedzieć, że nie ma co obcinać. Po prostu nie chcę, w ogóle nie chcę tego komentować, bo są takie lapsusy. To jest jedna rzecz, a w tak wyrównanych składach, w tak wyrównanej lidze jakieś drobne błędy mogą sędziego, mogą po prostu zaważyć na meczu, na spadku, na Mistrzostwie Polski, na wszystkim i no, trudno. No, myślę, że trzeba się wziąć tak jak za szkolenie młodzieży, tak samo za szkolenie sędziów chyba. Dziękujemy bardzo, Rafał Dobrucki, a my wracamy za chwilę na tor. Z innych torów w Gdańsku, bardzo wysokie prowadzenie Wybrzeża nad Atlasem Wrocław, 37 do 23. W Częstochowie Radson prowadzi z Unią Leszno 28 do 25. Natomiast w Toruniu Apator przegrywa z Pergo 21 do 26. Ośmiopunktowe prowadzenie zespołu gospodarzy i zanosi się na to, że chyba powinniśmy być świadkami pierwszej rezerwy taktycznej, wykorzystania pierwszej rezerwy taktycznej chyba, prawda? No, Pilanie przegrywają 6 punktami. I w tym przypadku, w tym układzie trener powinien desygnować do walki rezerwę taktyczną. Uważam, że w tym biegu powinien pojechać Rafał Dobrutki za Andiego Smitha. Czy tak będzie? Za chwilę się przekonamy. Przed nami bieg piąty, a przypominam 8-punktowe prowadzenie gospodarzy. Połowicznie miał rację Zenon Plech, to znaczy jest rezerwa taktyczna, ale nie pojedzie z niej Rafał Dobrutki. Mamy informację, że Jacek Golob będzie jechał jako rezerwa taktyczna za Andiego Smitha. My nawet sądziliśmy, że w momencie, kiedy rezerwowym jest Jarosław Hampel, to może jego najlepiej by było użyć tutaj jako rezerwy taktycznej. O tym jeszcze może dokończymy za chwilę, bo tutaj spójrzmy na poprzednie mecze obu zespołów. 49 do 40 to było 16 kwietnia i najwyżej punktujący zawodnicy. To mecz oczywiście w Pile. Mecz Bydgoszczy 50 do 40, ten bez właśnie Rafała Dobrutskiego. No i ostatnia konfrontacja już w play-offach. Mecz, za który rewanż oglądamy dzisiaj. A to już historia. Wracamy do dnia dzisiejszego. Ustawieni zawodnicy na starcie do wyścigu piątego. Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym i Michał Robacki, który tak dzielnie spisał się w swoim pierwszym starcie, pokonując Jarosława Hampela w kasku niebieskim. Jacek Golob, kask biały, rezerwa taktyczna za Andy Smitha i w kasku żółtym Chris Lui. Dlaczego Jarku Hampelu? Myśleliśmy, bo trenerzy wielokrotnie właśnie młodzieżowca wystawiali w tej pierwszej rezerwie taktycznej tak, aby ewentualnie później móc skorzystać z zawodnika jeszcze dwukrotnie w biegach nominowanych. No ale patrząc na razie na dorobek punktowy zawodników, widać, że ten pierwszy wyścig dla Jarosława Hampela nie był zbyt udany. Może tym kierował się Marek Cieślak, stawiając jednak na Jacka Goloba, który pokazał, że potrafi szybko jechać, chociaż do tej pory dwukrotnie przyjeżdżał drugi, ale w kontakcie ze swoimi rywalami. Oto skuteczność pól startowych, jak na razie, jak to zwykle bywa przy twardym torze, najlepsze pole startowe pierwsze.
a więc właściwie można było powiedzieć, że zgodnie z oczekiwaniami. No i popatrzmy na piąty wyścig, Jacek Golob, Chris Lui, taką parę wystawiają Pilanie, Piotr Protasiewicz i Michał Robacki. Pierwsza dzisiaj rezerwa taktyczna, muszą odrabiać straty Pilanie. Jeszcze ociąga się z ustawieniem na starcie Chris Lui. I już w tym momencie wszystkie maszyny na najwyższych obrotach. Dobry start Jacka Goloba, dobry także Anglika. Jacek Golob i Chris Lui na podwójnym prowadzeniu. A więc wszystko wskazuje na to, że ta rezerwa taktyczna będzie skuteczna. Dopiero trzeci Piotr Protasiewicz, czwarty Michał Robacki. Od razu stracił dystans Protasiewicz, a więc ciężko mu będzie nawiązać walkę w tym wyścigu z dwójką Ludwika Polonii. No stara się jak może Piotr Protasiewicz, ale wciąż jeszcze gdzieś tam tkwi w nim chyba to nieudane, ta nieudana Grand Prix Europy w Bydgoszczy, kiedy to zupełnie zawalił swój start. Chris Lui przed Jackiem Golobem. Dobry manewr taktyczny Marka Cieślaka. Właściwie ocenił możliwości zawodników. Uznał, że najlepszym partnerem w tej rezerwie taktycznej dla doświadczonego Chrisa Luisa będzie równie doświadczony Jacek Golob. Ostatnie okrążenie i chyba już nic nie odbierze Pilanom podwójnego zwycięstwa w tym wyścigu. A więc myślę, że będą jeszcze emocje w tym spotkaniu. Ambitnie walczą goście o to, aby zmniejszyć przewagę gospodarzy. I z tej 8-punktowej przewagi zostaje już po tym biegu tylko 4. Chris Lui przed Jackiem Golobem na trzeciej pozycji. Piotr Protasiewicz, czwarty Michał Robacki. Pierwsze dzisiaj biegowe zwycięstwo Pilan i od razu podwójne. Duża radość w sektorze zajmowanym przez kibiców gości. Jeszcze nie wszystko stracone. Drodzy Państwo, za nami dopiero 1/3 tych zawodów, a więc wszystko może się zdarzyć. Przecież kilka dni temu w Gorzowie bydgoszczanie prowadzili różnicę 8 punktów, aby przegrać mecz wyraźnie. Kto wie, jak to wszystko się dziś ułoży. Jacek Golob i Chris Lui, bardzo dobry start. Przede wszystkim Jacka Goloba, potem przepuścił swojego kolegę do przodu. I jeszcze raz moment startu, niezły moment startowy Piotra Protasiewicza, ale szybszy był na wejściu w łuk. Jacek Golob przytrzymał Protasiewicza przy krawężniku, a tam po zewnętrznej przemknął Chris Lui. Wzorowe rozegranie pierwszego łuku. No a przy takim torze pierwszy łuk ma faktycznie decydujące znaczenie. Po przedmeczowych spekulacjach w miejscowych środkach masowego przekazu mówiono, że faworytem są gospodarze, że może im pokrzyżować szyki. Ewentualnie tylko słabsza dyspozycja któregoś z asów. I jak na razie wydaje się, że dyspozycja Piotra Protasiewicza dzisiaj nie jest akurat najwyższa. To może być szansa dla zespołu gości. Wyniki piątego biegu. Lui przed Golobem, Protasiewiczem i Robackim. Oto boks Piotra Protasiewicza. Jego tata grzał chyba drugą maszynę, bo ten pierwszy motocykl widać nie ciągnie właściwie. Tutaj również ojciec Henryka Gustafsona, pracujący przy motocyklu syna, i mechanik Henryka Gustafsona, więc mamy teraz troszeczkę tej żużlowej kuchni. Tam cały czas trwa niesamowita praca przy motocyklach zawodników. Wszystko po to, aby potem te maszyny jak najlepiej spisywały się w trakcie wyścigu. Mówiliśmy o Jarosławie Hampelu, właśnie pojawił się na Państwa ekranach, pojedzie w wyścigu szóstym jako rezerwa. Będzie zastępował jako rezerwa zwykła Roberta Miśkowiaka, ale tej akurat zmiany można się było spodziewać. W tym wyścigu zobaczymy również Rafała Dobruckiego, Przemysława Tajherta oraz Tomasza Golobi. Oto Rafał Dobrucki. No ciekawe, czy będzie w stanie tutaj wygrać z Tomaszem Golobem. Na pewno widać, że Rafał jest dobrze dysponowany w dniu dzisiejszym. No ale ciężko, szalenie ciężko tutaj ograć na tym torze Tomasza Goloba. Ale ciekawe, że w tym sezonie Tomasz Golob, jeśli chodzi o średnią, ma nieco wyższą z meczów wyjazdowych niż z meczów tutaj na stadionie bydgoskiej Polonii. Do tego należy dodać fakt, że raz, jeden jedyny raz przyjechał tutaj na czwartej pozycji w którymś ze spotkań ligowych, natomiast nigdy nie zdarzyło mu się przyjechać na czwartej pozycji w spotkaniu wyjazdowym. Ale to tylko dobrze o nim świadczy, zawodników, którzy dobrze czują się i punktują na własnym torze, a znacznie gorzej jeżdżą na torach rywali. Mamy przecież wielu, jeżeli zawodnik lepiej punktuje na torach rywali, to świadczy po prostu jego klasie. Więc taką klasę ma też Jarek Hampel, bo i jego średnia minimalnie, ale jest troszkę wyższa w meczu wyjazdowych. Zobaczymy, czy potwierdzi to w tym wyścigu. Tajherd, Dobrucki, Golob i Hampel.
Lepszy start do Wrudzkiego niż Goloba i jakie będą tego konsekwencje? Szeroko do Wrudzki ścina, Golob do wewnętrznej, ale jednak do Wrudzki jest szybszy. A Hampel przemykał obok Tajherta. Czy będzie szybszy? Tam już chyba troszeczkę można jednak atakować po wewnętrznej. I Jarosław Hampel na trzeciej pozycji. Teraz atakuje Jarosław Hampel szeroko jadącego Tomasza Goloba, który jakby go nie widział zaangażowany w walkę z Rafałem Dobruckim. A Dobrucki środkiem toru. Już teraz w tych wyścigach nieco inaczej jedzie się niż w wyścigach pierwszej serii. Jakby rosła przewaga Dobruckiego na prostej. Oczywiście na wirażu optyka patrzenia na wyścig jest nieco inna. Pojedynku o trzecie miejsce. Jakby wszystko już rozstrzygnięte, bo Hampel ma sporą przewagę nad Tajhertem. Jeszcze jedno okrążenie. Tomasz Golob konsekwentnie teraz węzi i atakuje, a Dobrucki znalazł tam optymalną ścieżkę koło siatki bydgoskiego toru. Ostatnie okrążenie. Jakżeż wygina się Tomasz Golob. Próbuje po wewnętrznej, ale jednak Rafał Dobrucki podniósł przednie koło do góry. Tomasz Golob jakby chciał tak wypuścić motocykl, aby on był szybszy na tych ostatnich metrach, aby wytrzeć te jakże ważne trzy punkty Dobruckiemu, ale to się nie udało. Rafał Dobrucki, a trzeci Jarosław Hampel odrabiają goście dystans. 19 do 17, tylko dwupunktowe prowadzenie gospodarzy. Wspaniale wystartował Rafał Dobrucki i trzeba powiedzieć jasno, wspaniale pojechał w tym biegu. Ja obserwując to na spokojnie odnosiłem wrażenie, że Rafał Dobrucki jechał tym torem jazdy, którym pojechałby Tomasz Golob, gdyby prowadził w tym wyścigu. Stąd też właściwie nie mógł wiele zrobić tutaj Tomasz Golob. Próbował przez dwa pierwsze okrążenia jechać śladem Rafała Dobruckiego, ale taka taktyka niewiele dawała, bo dobrze przygotowany motocykl Rafała Dobruckiego nie pozwalał na skuteczny atak Tomaszowi Golobowi. Potem Tomasz Golob zmienił taktykę, próbował wchodzić ciasno w wiraż przy krawężniku, ale to oczywiście także nie skutkowało. Więc można powiedzieć idealnie odgadywał plany Tomasza Goloba prowadząc Rafał Dobrucki, a tu jeszcze w białym kasku widzimy skuteczny atak na trzecią pozycję Jarosława Hampela. On już potem nie szarpał się, nie gonił Tomasza Goloba. Uznał, że w tym wyścigu zrobił swoje, zapewniając punkt, który w konsekwencji spowodował przy zwycięstwie w biegu Rafała Dobruckiego, że Filanie także ten bieg rozstrzygnęli na swoją korzyść. Jeszcze jeden piękny, desperacki atak Tomasza Goloba. Ale jednak zdecydowanie szybszy w tym wyścigu Rafał Dobrucki. Popatrzmy na oficjalne jego wyniki. Dobrucki, Golob, Hampel i Tajher. Rafał, wskazałeś na zupełną bezsilność Tomasza Goloba w tym wyścigu, ale powiedz teraz, jak to jest z tymi samolotami. No naprawdę za długo opowiadać. Chodzi o to, że ludzie siedzą już w samolocie, nad czym tworzy dwóch pilotów. Jeden w dosyć potężnych okularach, drugi o lasce. Obydwaj niewidomi i startują. No i cóż, lecą, pas się kończy, wielka przepaść. Ludzie krzyczą. Jest, polecieli. Jeden pilot mówi do drugiego, wiesz co, jak jeszcze raz kiedyś czasem nie krzykną, to chyba się rozbijemy. Dziękujemy bardzo. Tyle Rafał Dobrucki, jak się okazuje, człowiek duszy artystycznej. Proszę Państwa, można okazuje się żartować nawet przy takich emocjach, przy takiej stawce spotkania. Może zresztą to dobrze, że troszeczkę odetchnęliśmy od tych wielkich emocji, ale za chwilę już myślę, że znów adrenalina się podniesie także u nas i u Państwa, bo kolejny wyścig przed nami. I jedna króciutka kwestia do dowcipu, który opowiedział Rafał Dobrucki. Sędziowie, w tym sędzia Bryła, na pewno nie będą reagować na krzyk, czy też zawodników, czy też kibiców, w odróżnieniu od tych pilotów, o których Rafał wspominał. Tylko dwupunktowe prowadzenie drużyny gospodarzy. Chyba, jeśli w ogóle przyszło to samo uspokojenie po tych pierwszych udanych biegach dla Bydgoszczan, teraz na pewno żużlowcy tego zespołu musieli się troszkę zaniepokoić, bo zdecydowanie lepiej radzą sobie Filanie. Tylko dwa punkty przewagi zanosi się tu na wyrównane spotkanie do końca. Stoi pod taśmą Michał Rybacki. Jeden punkt jak na razie z bonusem w dwóch startach. Podjeżdżają pod nią Piotr Protasiewicz, Jacek Golob i Brian Karger. Szczególnie ciekawie postawa Kargera. Pierwszy wyścig zupełnie nieudany, w drugim miał ten upadek i został wykluczony niesłusznie według niego przez sędziego Bryłę z Zielonej Góry. No i teraz ma trzecią szansę na potwierdzenie swoich walorów. Mnie z kolei interesuje postawa Piotra Protasiewicza. Jak na razie
nie może tego meczu uznać za udany. Te dwa pierwsze wyścigi nie do końca rozegrał tak, jak to sobie zaplanował, jak sobie na pewno wymarzył. Widzieliśmy wcześniej, że grzany był drugi motocykl Piotra Protasiewicza. To jest chyba właśnie ta maszyna. Na tym nowym motocyklu wyjechał Protasiewicz do tego wyścigu. Zobaczymy, czy ten motor będzie skuteczniejszy. No i Jacek Golob, który już dopasował się chyba idealnie do warunków na torze, a więc Kargel i Golob przeciwko Robackiemu i Protasiewiczowi. Uwaga, siódmy wyścig. To tym razem będzie najszybszy, świetny start Robackiego. Atakuje po zewnętrznej Jacek Golob. Tą lukę pięknie przez Piotr Protasiewicz i kapitalny manewr Jacka Goloba, który jednak przemknął między Protasiewiczem i bandą na pierwszą pozycję. Jacek Golob ciaśniutko przy krawężniku w drugim wirażu. To rzeczywiście najskuteczniejsza metoda na ostatniej pozycji. Brian Karger, a więc 3-3 taki układ w tej chwili mamy na torze. Jacek Golob, fantastycznie przygotowany motocykl, odjeżdża jak chce rywalom, mimo że wszystko robi Piotr Protasiewicz, aby nie dopuścić do powiększenia tego dystansu. Jacek Golob przed Protasiewiczem, Robacki także blisko w kontakcie z tymi zawodnikami. Daleko z tyłu zostaje Brian Karger, tak jakby zupełnie nieprzygotowany sprzętowo Duńczyk w tym spotkaniu. No praktycznie jeszcze nic tu nie zrobił w tym meczu, co uzasadniałoby jego powołanie na to spotkanie. Jacek Golob przed Piotrem Protasiewiczem i Michałem Robackim. No jeśli uczestnik Grand Prix tak wyraźnie przegrywa z juniorem bydgoskiej Polonii, to coś tu jest nie tak. Ostatnie metry tego wyścigu, Jacek Golob przed Piotrem Protasiewiczem, Michałem Robackim. I dopiero teraz wolniutko Brian Karger, patrzący bezradnie po wjeździe na metę na silnik swojego motocykla. A Jacek Golob doskonale, to już czwarty dzisiaj wyścig w wykonaniu Jacka Goloba i począwszy od tej rezerwy taktycznej wspólnie z Chrisem Lewisem. Z tylu lat startów tutaj w Bydgoszczy. No było, nie było mój tor, także 10 lat tutaj jeździłem. Dobrze mi się tutaj jeździ, jak widać. 9 punktów jak na razie, oby tak jeszcze kilka do tego będzie dobry wynik. Specjalne ciśnienie dzisiaj, bo Bydgoszcz chyba im jest gorzej jechać niż zespołowi z Piły, ponieważ Piła goni. To chyba zawsze jest lepiej. Jak to jest u ciebie? No w tej chwili zdaje się, jakby Piła się lepiej chyba dopasowała do toru i początek należał do Bydgoszczy, a teraz jest środek, także już dochodzimy do Bydgoszcza, no i zobaczymy, no. Może inaczej, drużyny przeciwnej, no i zobaczymy. Dziękuję bardzo. Wracamy za chwilę do Bydgoszczy. Generalnej pozwoli nam pozostać w stawce najlepszych na przyszły sezon. Chris Lewis na torze pierwszym, tym, który był najlepszy w pierwszej części zawodu, bo obok niego Tomasz Golob. Andy Smith na torze trzecim i Przemysław Pajkert na torze czwartym. Ciekawe, czy utworzą się takie dwie pary na torze, Louis Golob i walczący o trzecie miejsce Smith Pajkert. Może być różnie, nie odbierajmy nikomu szans, ale w Leniach Pilanie jeżdżą coraz lepiej, już tylko 2 punkty straty, a to jest przecież do odrobienia w ciągu jednego, chociażby tego właśnie wyścigu. No i w tym biegu równie ważna jest walka o pierwsze miejsce, na którą zanosi się pomiędzy Lewisem i Golobem, będzie także walka o ten jeden punkcik. Tutaj przynajmniej na podstawie tego, co prezentowali do tej pory, pretendują do tego jednego punktu, do tej zdobyczy Przemysław Teichert i Andy Smith. Golob z drugiego toru, Lewis z pierwszego. To tym razem wystartuje najszybciej. To do tej pory miało decydujące znaczenie. Perfekcyjny start Tomasza Goloba. Smith już do krawężnika. Tam był jednak także Lewis. Golob bardzo szeroko, ale przemknął obok zawodników Piły, a teraz dobre wejście Przemysława Teicherta z czwartej pozycji na trzecią. Wyprzedził Andy'ego Smitha, no i Bydgoszczanie prowadzą 4-2. Louis jest drugi za Golobem, ale ma znaczną stratę do Tomasza Goloba, który teraz już jedzie swoim ulubionym torze, a kiedy wejdzie na tę swoją orbitę, to właściwie już nie jest do dogonienia. Przynajmniej tutaj na torze w Bydgoszczy, a więc tu nie powinno nic się stać. A walka o trzecie miejsce jeszcze toczy się pomiędzy Przemysławem Teichertem i Andym Smithem. Smith atakuje, jest blisko Teicherta, ale tak jakby troszeczkę brakowało mu pomysłu na rozegranie tej sytuacji. Teraz próbuje Andy Smith szeroko wejść w wiraż. To nie przynosi efektu. Zasypany tam sprytą spod tylnego koła maszyny Przemysława Teicherta traci na dystansie. Tutaj na tym pierwszym wirażu bydgoskiego toru zbliża się do Teicherta, ten jednak z kolei szybszy na prostych, a więc nic tu się już chyba, drodzy Państwo, nie zmieni. Zwycięstwo Tomasza Goloba, który zdecydowanie zwolnił na ostatnich metrach. Drugi Chris Lewis, trzeci Przemysław Teichert, czwarty Andy Smith, no i wygrywają wreszcie bieg gospodarze. Od razu ożywienie na trybunach, na swoją drogą
dzisiaj zawodzą zdecydowanie i Andy Smith, i Brian Carger w drużynie PiS. Podoba mi się Przemysław Tajchert w dzisiejszym meczu, zdobywa bardzo ważne punkty. W pierwszym swoim starcie pokona Briana Cargera, a teraz wyraźnie Andy Smitha, i te punkty mogą być przysłowiowym języczkiem uwagi w ostatecznym rozrachunku. Przemysław Tajchert i Tomasz Golow wymieniają uwagi. Jeszcze nie do końca zadowolony chyba z postawy Przemka Tajcherta jest Tomasz Golow. Jeszcze coś tam mu powiedział. Chodziło chyba może o następny wyścig tych zawodników. No w każdym razie ta nauka nie idzie w las. Korzysta z tych rad Przemysław Tajchert. No zobaczymy, jak spisze się w swoim kolejnym starcie. Oczywiście za Roberta Miśkowiaka Jarosław Hampel w wyścigu dziewiątym jako partner Rafała Dobruckiego, a więc silna para pilskiej Polonii zmierzy się z duetem obcokrajowców. Równie silnym dzisiaj. Tak. Todd Wilshere i Henrik Gustafsson spisują się naprawdę dobrze. Gustafssona zobaczymy w Grand Prix Challenge. Henka będzie musiał jednak walczyć o powrót do światowej elity. Todd Wilshere w swoim debiutanckim sezonie w stawce Grand Prix od razu zapewnił sobie miejsce także w przyszłorocznym cyklu, a więc udany sezon Australijczyk. A pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno po ciężkiej kontuzji myślał, że już nie powróci do sportu żużlowego. I chyba wszyscy kibice tak myśleli. Jego powrót do żużla był olbrzymim zaskoczeniem. No ale cóż, jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje, a żużel jest niczym narkotyk. Postawa Australijczyka to potwierdza. Todd Wilshere dzisiaj w swoim tradycyjnym białym kostiumie, zawsze odkąd pamiętam tego zawodnika, startował na biało, z jednym wyjątkiem w tym meczu w Gorzowie. Może tamten dlatego Kevlar, na kiepską tamten poszło. Kevlar absolutnie się nie sprawdził. A więc Wilshere, Hampel, Gustafsson i Dobrucki. Wyścig dziewiątki. Dobry start. Pary gospodarzy wywieziony tam pod siatkę. Dobrucki, mogą wyjść gospodarze na 5-1. Tak się dzieje i teraz Jarosław Hampel jeszcze, ale nie zmieścił się tutaj. Próbował powtórzyć wyczyn Tajcherta z poprzedniego wyścigu, ale Todd Wilshere zablokował go przy wejściu w kolejny łuk. No i na 5-1 jadą gospodarze. Tym razem Henka Gustafsson daleko, daleko z przodu wypchnął Rafała Dobruckiego pod siatkę, spowodował, że ten już chyba nie będzie liczył się w tym wyścigu. Tymczasem próbuje jeszcze Jarosław Hampel desperacko wyprzedzić Australijczyka, ale ten utrzymuje dosyć bezpieczną odległość. Proszę zwrócić uwagę, jak teraz zawodnicy szeroko pokonują łuki tam w okolicach siatki. Zupełnie inaczej niż było to w pierwszych wyścigach. Ale warunki na torze zmieniają się i całą sztuką jest dopasować się do tych zmian. To już ostatnie okrążenie. Czyżby więc 5-1 dla gospodarzy? Wszystko na to wskazuje i ta przewaga znowu rośnie do niebezpiecznych dla pilskiej Polonii rozmiarów. Chyba będziemy świadkami za moment kolejnej rezerwy taktycznej. Cieszą się kibice bydgoskiej Polonii, brawa. To jest to przymierze szwedzko-australijskie, świetnie dzisiaj działa. The Swedish Australian Union and you work so much, but Rafał Dobruki showed you this sign. What does it mean? Well, we had a tough first corner and I left him some room, not a lot, but a little bit, and I think he appreciate that. No właśnie, po wyścigu Rafał Dobruki pokazał tak. Czyli chyba rewanż, tak należy się domyśleć. Henka wytłumaczył to tak, że to był bardzo ostry pierwszy łuk, bardzo ostry naprawdę, ale zostawił mu troszeczkę miejsca i chyba tyle miejsca, żeby mógł Rafał coś z tym zrobić. Tough match indeed, but I think the chances for a gold medal are still right now 8 points ahead. Is it going to be the deadline? I don't know, we were 8 points up before and they grind it back, but I think if we keep going and get from the start, I think we can win this. Cały czas 8 punktów to nie wydaje się zbyt bezpieczną granicą, Henka mówi, bo już kiedyś 8 punktów było w tydzień temu w Gorzowie i wcale nie było tak fajnie, bo w finale okazało się, że Gorzowianie wygrali. Świetny wyścig ze startu to jest metoda na to, żeby dojechać i dowieść to. Thanks so much, keep in pace. Thanks. Ja tutaj pozwolę sobie nie zgodzić z Gustafssonem, być może z jego perspektywy wyglądało tak, że Dobrucki miał dużo miejsca, żeby cokolwiek zrobić. Dobrucki nie miał tam w ogóle miejsca. Otarł się tylnym kołem o siatkę. Było to widać bardzo, bardzo wyraźnie. 10. wyścig przed nami i Piotr Protasiewicz jakby postanowił, że podjedzie pierwszy pod taśmę, to może potem pierwszy dojedzie do linii mety. Jak na razie bez biegowego zwycięstwa Protasiewicz. Jego partnerem w tym biegu będzie Przemysław Tajchert. Natomiast u gości zapowiadana przeze mnie
spodziewana rezerwa taktyczna. Nie pojedzie Andy Smith, w jego miejsce Chris Lewis, a partnerem Anglika będzie Jacek Golob. W pośpiechu przygotowuje się Chris Lewis do startu. Andy Smith troszeczkę spaszoną miną obok, no ale cóż, na pewno nie może mieć pretensji. Dostał swoją szansę w tym spotkaniu. Dwukrotnie przyjechał na ostatniej pozycji. Swego rodzaju fenomen, można powiedzieć, o Andy Smithie. Zawodnik, który potrafi słabo jechać w całym sezonie w Grand Prix, zdobywa po 1-2 punkty, no a potem nagle w Grand Prix Challenge przechodzi niesamowitą metamorfozę i tak się składa, że co roku do tego Grand Prix Challenge spada i co roku jak taka Wańka Wstańka awansuje z powrotem do grona najlepszych. Ciekawe, czy podobnie będzie także i za tydzień w Abensberg. Był taki czas, kiedy Andy Smith bardzo często słabiej spisywał się w lidze angielskiej, ale gdy przychodziło do indywidualnych mistrzostw kraju, to pokazywał plecy wielu uznanym rywalom. Zawodnik zagadka. Ambicji mu nie można na pewno odmówić. Często jedzie w kontakcie tuż za plecami rywala, no ale brakuje jakichś spektakularnych akcji, a potem stać go na taki wyścig, którym tu na torze w Bydgoszczy na oczach całej żużlowej Europy pokonuje ni stąd, ni zowąd Tomasza Golowa. To był jeden z motywów, który kierował kierownictwem pilskiego zespołu, aby jednak postawić na Andy'ego Smitha w tym spotkaniu. Warto także dodać, że Andy Smith przecież jeździł w barwach bydgoskiej Polonii przez kilka sezonów, zna również dobrze ten tor i to także miał być atut tego zawodnika, no ale jak się okazuje, ta znajomość toru bez innych cech tym atutem nie jest. Chris Lewis, tor pierwszy, Przemysław Fajcher, tor drugi, Jacek Golob, tor trzeci i Piotr Protasiewicz, tor czwarty, wyścig dziesiąty. Bardzo ważny wyścig dla bilans, później w start Jacek Golob, ale Chris Lewis wygrał go. Piotr Protasiewicz próbuje wejść z Anglika, wypycha go i teraz jedzie do przodu na prowadzeniu. Szaleją kibice z Bydgoszczy, Jacek Golob na ostatniej pozycji już atakuje Przemysława Tajherta skutecznie, ale tylko 3-3 patrząc z punktu widzenia drużyny pilskiej w tym wyścigu, a przecież to rezerwa taktyczna. Tu miała być zdobycz punktowa na plus, a na razie Pilanie remisują ten bieg i ciężko będzie chyba Chrisowi Lewisowi mimo ogromnej ambicji dogonić Piotra Protasiewicza, który wreszcie się chyba dopasował do nawierzchni toru, bo wreszcie jedzie na swoim normalnym poziomie. Protasiewicz przed Lewisem, Golobem i Tajhertem. Wydaje się, że wszystko w tym wyścigu już praktycznie rozstrzygnięte. Choć jeszcze do zakończenia biegu półtora okrążenie. Piotr Protasiewicz, Lewis tak jakby troszkę bliżej, ale to już ostatnie okrążenie, a więc chyba obroni tę pierwszą pozycję Piotr Protasiewicz. Na razie jeszcze nie zbliżył się na tyle do niego Chris Lewis, aby mógł myśleć o skutecznym ataku. Ostatni wiraż w wykonaniu Piotra Protasiewicza. Nie kontynuuje już jazdy Przemysław Tajhert, a więc 3-3 w tym wyścigu. Zagadką jest dla mnie to, co zrobił Chris Lewis na wyjściu z pierwszego łuku. Wydawało się, że kontroluje sytuację, pewnie wygrał start i w pewnym momencie jakby zatrzymał mu się motocykl. Oto Przemysław Tajhert, który zawodnicy mają jednak kłopoty po polaniu tego toru. Na tyle zmieniły się warunki, że momentem, czy nie lepiej by było tak, aby pojechał w 10 biegu za Smitha, nie Lewis, ale Dobrucki, a w 12 biegu za Kargera Lewis, który właśnie wtedy pojechałby w parze z Rafałem Dobruckim, bo może się okazać, że Rafał Dobrucki w ogóle nie będzie wykorzystany tutaj jako rezerwa taktyczna. No raczej nie będzie w tej sytuacji, tak się wydaje, no więc chyba traci taką możliwość Marek Cieślak, może jednak miał jakiś inny plan na rozegranie tej całej sprawy z rezerwami taktycznymi. Nie jest to tak łatwo wbrew pozorom zaplanować dużo wcześniej. Pytanie, czy taka rezerwa mogłaby być użyta w 12 biegu, no jeśli teraz 4 punkty na przykład odrobią Pilanie, to i tak nie byłoby sprawy, bo już tej rezerwy taktycznej wstawić by nie można było. No ale coś w tym jest, ja też chyba w 10 biegu na miejscu Marka Cieślaka wstawiłbym tutaj za Andy'ego Smitha oczywiście rezerwę taktyczną, ale właśnie Rafała Dobruckiego, by zostawić sobie możliwość manewru użycia Chrisa Lewisa, ewentualnie jeszcze w wyścigu 12 za Briana Kargera. Ale przed nami wyścig 11, Hampel, Robacki, Lewis i Gustafsson. Hampel, kask biały, Robacki, niebieski, Lewis, żółty i Gustafsson w kasku czerwonym. Jak na razie więc wszystko układa się po myśli polonistów, tych z
Bydgoszczy oczywiście, ale do zakończenia zawodów jeszcze kilka wyścigów. Jeszcze zatem musimy poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie. Ostatni dzwonek chyba dla drużyny pilskiej. Dobrze, Hampel świetnie, Gustafsson z czwartego pola startowego. Teraz Hampel próbował go wyrzucić pod bandę, ale nie zdążył. Przy bandzie Chris Lui, a tam Gustafsson, tak jak to zwykł czynić tutaj na torze w Bydgoszczy, Tomasz Golob przedarł się na prowadzenie. Teraz kontratak Luisa. Piękna walka tych dwóch zawodników. Na razie górą Gustafsson. Trzeci jedzie Robacki, na czwartej pozycji Hampel. Widać, że dzisiaj młodemu Jarosławowi Hampelowi to spotkanie nie układa się najlepiej. Nie jest tak szybki jak zwykle. Henryk Gustafsson za to dzisiaj szaleje na bydgoskim torze. Tak jakby od tego jednego występu miał zależeć jego kontrakt na przyszły sezon w barwach bydgoskiego teamu. Henryk Gustafsson przed Chrisem Luisem, Michałem Robackim i Jarosławem Hampelem. No jeśli tak skończy się ten wyścig, to naprawdę ciężko będzie jeszcze Bilanom zniwelować straty w tym spotkaniu. Bo przypominam, w tej chwili 8-punktowe prowadzenie gospodarzy. Jeśli skończy się na 4-2, tak jak jest w tej chwili na torze, to wówczas przewaga gospodarzy wzrośnie do 10 punktów. A tak chyba się właśnie stanie. Zwycięstwo Henryka Gustafssona, drugi Chris Lui, trzeci Michał Robacki, czwarty dopiero Jarosław Hampel, a więc gospodarze wygrywają 4-2 i powiększają swoją przewagę do 10 punktów. Nic tym razem nie dała kolejna rezerwa taktyczna, wręcz odwrotnie. Pilanie przegrali 2-4, przegrali zdecydowanie. No i kto wie, czy ten wyścig w jakim stopniu nie zadecydował o losach tego spotkania. No bo to właśnie bydgoszczanie są zespołem bardziej wyrównane. Bardzo dobrze punktują obcokrajowce, chociażby tutaj Henryk Gustafsson, który doskonale taktycznie rozegrał ten wyścig, atakując po szerokiej. Ważne, tak zwane małe punkty zdobywają zawodnicy drugiej linii. Michał Robacki, Przemysław Teichert. Na Pilanie mają jednak duże, duże dziury w składzie. To Chris Lui, on też końcówkę sezonu ma nieco słabszą. Mówiliśmy już o tym wczoraj w meczu z Bergo, zdobył tylko 6 punktów. Dzisiaj jest już lepiej, ale to też nie jest ten Chris Lui, którego pamiętamy z najlepszych startów w jego karierze, który miał być, przypomnę, następcą samego Hansa Nielsena w barwach pilskiej Polonii. No i na pewno niespodzianka dla kibiców z Piły. Jarosław Hampel, ostatnie miejsce, znowu przegrał z Michałem Robackim, tylko 2 punkty po 4 startach. Spodziewano się na pewno dużo większej zdobyczy. Gustafsson, Lui, Robacki i Hampel to wyniki 11 biegu. Za chwilę wyścig 12, który zakończy programową część tego spotkania przy 10-punktowym prowadzeniu gospodarzy. No i ten wyścig może właściwie rozstrzygnąć o losach meczu i co za tym idzie tytułu Mistrza Polski, bo popatrzmy do programu. Todd Wiltshire i Tomasz Golob, dwaj doskonale wpisujący się dzisiaj zawodnicy w barwach Polonii Bydgoszcz. Rafał Dobrucki i Brian Karger ze strony gości. Jeżeli gospodarze wygrają podwójnie, to właściwie wszystko będzie już jasne. Michał Robacki, ważny mecz, Michale, i punktujesz znakomicie w tym meczu, zamykasz rywali, tam idziesz tam dokładnie, gdzie oni mogą atakować ciebie. No tak, udało mi się wygrać z przeciwnikami 3 razy, raz przyjechałem 4, no i wiadomo, to jest bardzo dobra drużyna, no jest ciężko, zobaczymy jak dalej będzie. Piotr Stubek, Krzysztof Protasiewicz, Robak, zamykaj w tym wyścigu i pojechałeś tak jak chciał. No nie wiem, jak on tam krzyczał, no udało mi się zamknąć, no szkoda, że Luis mi troszeczkę za słabo zamknąłem Luisa, no ale źle nie było. Dziękuję bardzo. 4 starty w części zasadniczej meczu, 3 punkty i 2 bonusy, czyli razem 5. To naprawdę, zważywszy na stawkę tego meczu, bardzo dobre osiągnięcie juniora bydgoskiego. Chyba ostatnia szansa na przełamanie złej pasy dla Briana Kargera, ale chyba to już tylko najwięksi optymiści wśród kibiców pilskiego zespołu liczą na to, że Duńczyk przełamie się jeszcze w tym spotkaniu. Wczoraj niezły występ na torze Pile. 8-punktowa zdobycz. No liczono zdecydowanie na więcej, podobnie jak i Wendy'ego Smith. Brian Karger i Rafał Dobrucki przeciwko Tomaszowi Golobowi i Toddowi Wiltshire'owi. Szansa dla Tomasza Goloba na zrewanżowanie się Rafałowi Dobruckiemu. Pieczołowicie przygotowuje sobie miejsce na starcie Rafał Dobrucki. Tak jakby chciał tutaj
drugi raz pokonać Tomasza Goloba. Oczywiście jest w stanie tego dokonać. Ale chyba Golob ma nieco korzystniejsze pole startowe. Teraz już można jechać po zewnętrznej, szczególnie ten pierwszy wiraż. Henka Gustafsson pokazał, jak szeroko można zaatakować, aby objąć prowadzenie. Gustafsson jechał z czwartego pola, podobnie jak Protasiewicz w wyścigu dziesiątym. Ci zawodnicy wygrali swoje biegi. Zobaczymy, jak będzie tym razem. A więc wyścig dwunasty przed nami. Bardzo dobry start Tomasza Goloba, niezły karger, ale chyba szybkie go Australijczyk, tak jest. I wydaje się, że na 5-1 wyjadą poloniści z tego łuku. Jeszcze próbuje karger, ale zmieścił się Tomasz Golob. I drodzy Państwo, kto wie, czy to nie będzie wyścig na miarę Mistrzostwa Polski dla bydgoskiej Polonii. Rafał Dobrowski daleko, daleko z tyłu. Cieszą się, wiwatują bydgoscy kibice, niektórzy nie wytrzymują. Mają z miejsc, przecież mają przed sobą programy, widzą, jaka jest punktowa przewaga ich ulubieńców, a ta przewaga może wzrosnąć już do 14 punktów przed trzema nominowanymi wyścigami. Golob teraz przed Olecirem z tyłu, zdecydowanie Karger i Dobrucki. Jeszcze jedno okrążenie, ale już chyba po tym okrążeniu zacznie się święto w bydgoskim obozie. Popatrzmy więc, Tomasz Golob i Tote Olecir. Doskonała postawa i jednego, i drugiego. I teraz dosłownie cały stadion już prawie wstaje z miejsc, bijąc brawo. 5-1 dla bydgoskiej Polonii, a to w praktyce oznacza tytuł drużynowego mistrza Polski na rok 2000. Po raz szósty bydgoszczanie zdobywają mistrzostwo Polski. No tutaj jeszcze tylko, nie wiem, matematycznie sytuacja. Trzy ostatnie biegi wygrane 5-0 przez drużynę pilską mogłyby tylko tę sytuację odwrócić, ale myślę, że nie jest to już realnie możliwe. Proszę Państwa, stąd standing ovation na stadionie w Bydgoszczy. Nie tylko dla tej dwójki zawodników, ale dla Tomasza Golowa i Toda Wilczyra, ale także dla całej drużyny. W poprzednim sezonie mocno poszkodowani bydgoszczanie po feralnym złotym kasku dla Tomasza Golowa i Piotra Protasiewicza ostatecznie zajęli w rozgrywkach czwarte miejsce. Teraz tytuł wraca do Bydgoszczy po rocznej... Tak, Polonii Bydgoszcz, Leszek Tillinger. Jak to wygląda ze strony bydgoszczan? Z naszej strony w 13 wyścigu nominowanym pojedzie w kasku czerwonym Teichert i w kasku niebieskim Robacki. W 14 wyścigu nominowanym pojedzie w czerwonym kasku Wilczyr i w niebieskim kasku Protasiewicz. Natomiast w ostatnim, 15 wyścigu nominowanym w czerwonym kasku pojedzie Henka Gustafsson i w niebieskim Tomasz Golob. Tytuł już zapewniony, a menedżer spokojny, stonowany, olimpijski spokój jednym słowem. To znaczy jeszcze, ale myślę, że to zaraz wybuchnie. Będzie wesoło po wyścigu 15. Czy ktoś tu powiedział wybuch? To było z Muppet Show, prawda? No. Można tak powiedzieć, będzie duży wybuch. Dziękujemy bardzo, tyle Polonia Bydgoszcz. Jest gotowy z zestawieniem składu pilskiego. Panie Marku, jak to wygląda w ostatnich trzech biegach? W biegu 13 pojedzie Jarek Hampel z Miśkowiakiem. W biegu 14 pojedzie jeszcze raz Jarek Hampel z Kargerem. I w 15 pojedzie Jacek Golob i Chris Bowie. Dziękuję bardzo. A więc jedno hobie, no ale... Myślę, że można postawić spore pieniądze na to, że dorobek punktowy i Holty i Marka Lorama, nowo kreowanego mistrza świata, nie będzie zbyt duży. No ale cóż, taki jest regulamin i myślę, że w dużej mierze właśnie ta niedoskonałość regulaminu determinowała tutaj zespół częstochowski do takiej, a nie innej, trudno to nazwać, może taktycznej jazdy. A propos przyszłorocznego sezonu, wiadomo, TKSM-y są rzeczą istotną. Widocznie częstochowianie po zapewnieniu sobie ligowego bytu myśleli już raczej o tym, jak skutecznie zostawić drużynę na przyszły rok. No i troszeczkę przykre, że zespół tak bogaty, jak mówią, dobrze zorganizowany i silny kadrowo teoretycznie jak Lotos, niestety w Ekstralidze w przyszłym sezonie jeździł nie będzie. Unia Leszno, zespół z olbrzymimi tradycjami, będzie miała szansę obronić ligowy byt w pojedynkach barażowych. A my wracamy do meczu dwóch Polonii, Teichert Robacki kontra Miśkowiak i Hamper. I zobaczmy debiut zaledwie 16-letniego Roberta Miśkowiaka. On na ostatniej pozycji, tym razem Jarosław Hampel. Dobry start, ale musi walczyć z Teichertem. Przedam się pod bandą. Hampel za nim podążył Michał Robacki. Teichert przy krawężniku.
Ciekawą walkę toczą Przemysław Teichert i Jarosław Hampel. Teraz zamienili się pozycjami i znów chyba na prowadzenie wyjdzie Hampel. Nie, kontratakuje Teichert. Bardzo ładna walka. Jeszcze próbuje do niej włączyć się także Michał Robacki, atakujący Jarosława Hampela. Przemysław Teichert przed Jarosławem Hampelem i Michałem Robackim. I teraz już raczej musi myśleć bardziej Jarosław Hampel o obronie drugiej pozycji, choć nie, jeszcze próbuje atakować jadącego na pierwszej pozycji Przemysława Teicherta. Jeszcze jedno okrążenie i cały czas nierozstrzygnięty ten 13 wyścig. Jarosław Hampel atakowany przez Robackiego obronił drugą pozycję. Ostatni wiraż i teraz czy atak Hampela? Pojechał śladem Michała Robackiego Jarosław Hampel w tym biegu, co nie mogło przynieść efektu w postaci wyprzedzenia bydgoszczanina, a więc 4-2 i także ten bieg wygrywają gospodarze. W tym momencie już nawet matematycznie pieczętując swój sukces w tym spotkaniu. Przemysław Teichert i Michał Robacki bardzo dobrze jak na swoje możliwości pojechali w tym meczu, dorzucili cenne punkty. No i teraz mogą się cieszyć ze zwycięstwa w ostatnim swoim wyścigu w ligowym sezonie 2000. Jarosław Hampel szeroko, tak jak teraz się jeździ na pierwszym wirażu, odjechał, wydawało się, że wygra bez problemu, no ale potem wyprzedził go Przemysław Teichert, bo po prostu lepiej pokonał następny łuk. Blisko był Michał Robacki Jarosława Hampela. W ogóle był to bardzo ciekawy wyścig, a myślę, że brawa należą się kierownictwu zespołu Pilskiej Polonii za to, że wystawiło do tego biegu młodziutkiego Roberta Miśkowiaka. Na pewno ten zawodnik będzie miał jakąś satysfakcję, że wystąpił w meczu ligowym w tym sezonie, który dał jego drużynie srebrny medal drużynowych mistrzostw Polski. Tutaj już sytuacja, kiedy Teichert wyprzedził Hampela. Chwila nie atakował do końca. O mały włos nie został wyprzedzony przez Michała Robackiego. No ale to nie był ten Jarek, którego pamiętamy z Mistrzostw Świata Juniorów, czy też z finału Mistrzostw Polski na torze w Pile, gdzie zdobył drugie miejsce. Jakoś dzisiejsze zawody niezbyt mu się udały. Tylko 4 punkty, to troszkę za mało przyzwyczaił kibiców do lepszych startów. Wyniki 13 wyścigu: Przemysław Teichert przed Jarosławem Hampelem, Michałem Robackim i Robertem Miśkowiakiem. Przemek Teichert jest w tej chwili w niebo wzięty. To jakby nie było, tytuł, który to już twój? Nie widzę? Mistrz Polski to pierwszy. Cieszę się bardzo, że wygraliśmy dzisiaj i mamy mistrza Polski w tym roku. W tym 13 biegu jechałeś na jednym łuku, tak jak tancereczka odpychałeś się tam na jednym łuku. Używa nie przeszkadzała? Udało mi się wygrać ten bieg. Cieszę się bardzo, że przyczynię się do dzisiejszego sukcesu i mam nadzieję, że w przyszłym roku też będę jeździł w Polonii Bydgoszcz. Takie bardzo mądre punkty dzisiaj zdobywałeś. Mądre w sensie na obcokrajowcach zespołu pilskiego, co przeważnie juniorzy ciężko się z nimi rywalizuje, prawda? No wiadomo, dzisiaj był mecz o Mistrzostwo Polski, udało nam się to, tak jak mówię, cieszę się bardzo z tego powodu. Dziękujemy bardzo, tyle Przemek Teichert, już złoty medalista Mistrzostw Polski. Kańska fala okrąża trybuny, cieszą się kibice, po rocznej przerwie tytuł wrócił nad Brdę. No ale jeszcze 2 ostatnie wyścigi przed nami, w tym wyścigu 14 pojadą oglądany właśnie Brian Karger. W kasku żółtym jego partnerem będzie Jarosław Hampel, który zastępuje w tym wyścigu Rafała Dobruckiego. Tak głosi oficjalny komunikat sędziego. Natomiast gospodarze to wspomniany Piotr Protasiewicz oraz Todd Wiltshire, który jak na razie jest najskuteczniejszym zawodnikiem tego meczu, bowiem w 4 startach z bonusami zdobył 12 punktów. Na swoją drogą ciekawe, dlaczego on nie startuje w tym biegu nominowanym Rafał Dobrucki. Być może, zresztą widać było, że po 9 biegu, po tym bezpardonowym ataku Henryka Gustafsona troszkę stracił animusz Rafał Dobrucki, a tak znakomicie zaczął te zawody. Ustawieni już zawodnicy, Karger kask żółty, Wiltshire czerwony, Hampel biały i tuż przy siatce Piotr Protasiewicz
kasku niebieskim. No ciekaw jestem, czy na zakończenie tego meczu zawodnicy będą chcieli dostarczyć nam jeszcze troszeczkę emocji. Przede wszystkim pilscy zawodnicy troszkę odzyskać twarz, bo ta porażka jak na razie wydaje się być zbyt wysoka. Znakomicie rehabilituje się w dzisiejszych zawodach Todd Wiltshire. Już o tym mówiłeś, Robercie, że wprawdzie w dorobku ma 9 punktów, ale w trzech biegach przyjeżdżał za plecami swojego kolegi. W biegach, które Polonia Bydgoszcz podwójnie wygrywała, a więc właściwie jeszcze z żadnym pilaninem w tym spotkaniu Todd Wiltshire, który pojedzie w czerwonym kasku, nie przegrał. Czyżby Australijczyk chciał na koniec sezonu zdobyć komplet punktów, ale będzie to trudne, bo przegrał start. Świetnie za to wyszedł pod taśmy Piotr Protasiewicz. On obejmuje prowadzenie i już odjeżdża swoim rywalom. Na drugiej pozycji w żółtym kasku Brian Karger, po zewnętrznej w białym jedzie Hampel, ale teraz Duńczyk troszeczkę wywiózł swojego partnera, wykorzystał to wszystko Wiltshire. No i tak, chyba będzie komplet punktów Todda Wiltshire'a, wprawdzie z bonusami ten tak zwany płatny komplet, ale to zawsze duża wartość, jedyny komplet Todda Wiltshire'a w tym sezonie. Najprawdopodobniej stanie się faktem. Piotr Protasiewicz przed Wiltshire'em, Kargerem i Hampelem, no już zupełnie bez motywacji w Dilanie. Swobodnie za to jeżdżący bydgoszczanie Piotr Protasiewicz już na przeciwległej prostej jedną ręką prowadzi motocykl, drugą macha do kibiców, podniesione przednie koło, cieszą się gospodarze, no ale to jest ich dzień, ich mecz. Dzisiaj po raz szósty w historii Polonia wywalczyła złoty medal i znów stają kibice z miejsca, by nagrodzić oklaskami Piotra Protasiewicza i Todda Wiltshire'a. 5-1, kolejne zwycięstwo biegowe gospodarzy, którzy powiększają swoją przewagę nad Ludwikiem Polonią Piła. Stracił mecz na atrakcyjności. Przyznam, że nie takiego finału spodziewaliśmy się. Spekulowaliśmy, że być może o losach meczu, losach tytułu zadecyduje ostatni 15 wyścig. Tymczasem 52-32, no to już jest różnica klasy. Na pewno jest to wynik wyższy niż różnica umiejętności, która dzieli te dwa zespoły, bo ona nie jest przecież aż tak olbrzymia. No widać tutaj, że próbowali jeszcze pilanie na tym pierwszym okrążeniu, no ale to właśnie ten moment, kiedy Karger szeroko wjechał w wira w żółtym kasku, wywiózł troszeczkę tym samym Jarosława Hampela, a wykorzystał to Todd Wiltshire, który tym razem totalnie przegrał start. No ale z takich prezentów niezwykły Australijczyk rezygnować. Bardzo duży błąd Kargera, odjechał za szeroko, tak jakby zaprosił Australijczyka, proszę wyprzeć mnie, nie ma problemu. No i potem już pilanie jechali pasywnie, zupełnie z tyłu. A Piotr Protasiewicz, ostatnie okrążenie na luzie, pozdrawiał kibiców, machał do nich. Prawie ma się też z czego cieszyć. Oto właśnie ten moment, który zadecydował, że ten wyścig bydgoszczanie wygrali podwójnie. Wyniki 14 wyścigu. Piotr Protasiewicz przed Toddem Wiltshire'em, Brianem Kargerem i Jarosławem Hampelem. Rafał Dobruski, bohater 1001 nocy, pokonał Tomka Groloba, a nie pojechał po biegu 9. Co się stało? To wszystko przez tego kciuka. Znaczy w tym biegu, gdzie jechałem z Henką, akurat to nie było już... Znaczy Henka pojechał tak jak pojechał, no i trudno. Ale już muszę powiedzieć, że tak. Najwidoczniej w tym klubie kolejna opona, czyli rezerwowa opona mi się nie należy, jechali inni zawodnicy, jeszcze nie przywieźli na dodatek specjalnie punktów. No i trudno, i to był wynik, po prostu jechałem wszystkie biegi na swojej oponie, mam już takiego kapcia, że w kolejnym biegu na pewno o gumę, pewną, i po prostu nie wziąłem zainteresowania jakoś tam, to zrezygnowałem, jest już, tym bardziej, że jest już po meczu i po prostu no jestem z góry na straconej pozycji, pozwoliłem za to jechać innym kolegom. Tyle. I dzisiaj słynne hasło z Grand Prix. Czy biegi i prysznic? No, być może. Były cztery, no ale to już szczegół. Dziękuję bardzo. Smutne nastroje w boksie pilskiej Polonii. No ale głowa do góry, panie Rafale. Tytuł wicemistrza Polski drużynowy to też spore osiągnięcie. Wiele klubów w Polsce oddałoby wszystko, aby kiedykolwiek w swojej historii sięgnąć po coś takiego. Tym bardziej, że jak już mówiliśmy dzisiaj, Polonia Piła od 96 roku te medale kolekcjonuje regularnie. To także sporo osiągnięcie, taka medalowa seria. No a przed Rafałem przecież najważniejszy chyba w tym sezonie występ w tej sytuacji
Grand Prix Challenge Babensbergu. Tam na pewno opon brakować nie będzie, bo każdy z zawodników może ich mieć dowolną liczbę. Praktycznie nową stronę na każdy wyścig. Tam nie będzie już takich regulaminów. Tutaj w lidze wiadomo, jedna opona na jednego zawodnika na całe spotkanie. Jakoś ta gospodarka oponami okazuje się nie do końca może wyszła pilaną w tym spotkaniu. Przed nami 15 ostatni wyścig, ligowy tego sezonu. W doborowej, można powiedzieć, obsadzie bracia Golobowie, walcząc ze sobą, rozpoczynali dzisiejsze spotkanie, także będą walczyli ze sobą na zakończenie tego meczu. Tutaj Jacek Golob będzie miał za partnera Chrisa Lewisa, a Tomasz Golob Henryka Gustafsona, więc można powiedzieć, że rzeczywiście w tym biegu bez wątpienia oglądamy najlepszą czwórkę tego meczu. Kibice już niecierpliwią się, już chcieliby rozpocząć te wspaniałe uroczystości z okazji zdobycia przez Polonię 6. w historii tytułu mistrzów kraju. No ale to jeszcze kilkadziesiąt sekund, zobaczymy jaki będzie ten finałowy wyścig. Popatrzmy zatem. Henka Gustafsson, Tomasz Golob, to para birgowska, Jacek Golob i Chris Lewis. Para pilskiej Polonii. Rakietowy start Henki Gustafsona, Tomasz Golob szeroko, prawie tylnym kołem po siatce, czy wyprzedzi swojego brata. Tak jest i już dołącza do Henki Gustafsona Jacek i jedzie trzeci, a zupełnie pasywnie nie do poznania Chris Lewis. Teraz wydawało się, że być może Tomasz Golob straci drugą pozycję na rzecz swojego brata, ale tak się nie stało. Teraz Tomasz Golob jadący cały czas bardzo szeroko, chyba nawet wysuwa się na pierwsze miejsce tuż przed Henkę Gustafsona i jak sądzę pojadą teraz bydgoszczanie parą. Z tyłu troszeczkę Chris Lewis próbował zaatakować Jacka Goloba, ale kolejność się nie zmieniła. Czyżby więc mocne kolejne uderzenie? Chyba defekt ma Henka Gustafsson, popatrzył na silnik, a więc nie będzie podwójnego zwycięstwa Bydgoszczan, ale nie ma to oczywiście najmniejszego znaczenia. Tomasz Golob chyba nie będzie miał problemów z dowiezieniem 3 punktów do mety. I tak, tak oto kończy się ostatni wyścig sezonu ligowego 2000 na torze nowo kreowanego mistrza Polski. Tomasz Golob zwolnił, pozdrowił publiczność, ale Jacek Golob nie chciał psuć bratu święta. Także przymknął gaz, także pozdrowił kibiców i w tej przyjacielskiej aurze dotarli do mety. A tu Henka Gustafsson już polewany szampanem przez jednego z kibiców. I Tomasz Golob, jego wkład w ten tytuł był na pewno największy. Zdecydowane zwycięstwo bydgoskiej Polonii, ucieszony Todd Wiltshire. Wspaniały sezon dla Australijczyka, utrzymanie się w serii Grand Prix, także mistrzostwo, drużynowe mistrzostwo Polski, 55-35 to ostateczny rezultat tego spotkania. Podobnym wynikiem zakończył się mecz w 97 roku na tym torze. No jest to wysoka porażka Ludwika Polonii. Wyżej Pilanie przegrali tylko w swoim debiutanckim sezonie w pierwszej lidze żużlowej. Wówczas zostali rozgromieni tutaj w Bydgoszczy 62-28. W poprzednich latach przegrywali na torze bydgoskim jednak mimo wszystko niżej. Stąd też i my spodziewaliśmy się, szczególnie po tym ubiegłorocznym dobrym występie, bardziej wyrównanego spotkania. Nie wiem jak grupka kibiców, którą obserwowaliśmy przed momentem, przemyciła szampana na trybuny, gdyż tutaj w Bydgoszczy odbywa się dosyć ścisła kontrola. No ale jakoś się to udało i jest teraz naprawdę co święcić i jest z czego się cieszyć. Powracają na mistrzowski tron bydgoszczanie. Zadowolony Tomasz Golob spokojnie teraz może wypić łyka szampana i właściwie postawić motocykle do garażu, zakończyć żużlowy sezon tak jak to zapowiadał. Pracowity ten ostatni żużlowy weekend dla Tomasza Goloba. Złoty kart wczoraj, turniej w Gnieźnie, dziś ostatni mecz ligowych i teraz pora na odpoczynek. No jeszcze ta mniej przyjemna sprawa, kolejna operacja, usunięcie tych wszystkich elementów dodatkowych włożonych w obojczyk Tomasza Goloba. Miejmy nadzieję, że szybko upłynie zima i Tomasz Golob już będzie w przyszłym roku znów gotów do startów i do walki o Mistrzostwo Świata. A Michał Robacki pokazał, że w sztuczkach na motocyklu żużlowym nie jest wcale gorszy od swojego bardziej słabnego kolegi. No by tak spisywał się w wyścigach.
wówczas o przyszłość, swoją przyszłość bydgoszczanie będą mogli być spokojni. Tomasz Golob, Leszek Dillinger, a więc najlepszy zawodnik bydgoskiego klubu i menadżer tego zespołu. Żal nam było Bydgoszczan w poprzednim sezonie, bo nie mogli tak naprawdę do końca w pełnym składzie walczyć o obronę tytułu. Tym razem udało się. Jasne. Piotr Protasiewicz, no radość ogromna, Piotr, bo... To jest Leszek Dillinger, Tomasz Golob i jego klubowi koledzy. Ci, którzy brali udział w dzisiejszym spotkaniu, warto też wspomnieć o kilku innych. Krzysztof Słaboń jeździ w kilku meczach, Łukasz Stanisławski to juniorzy, no i obcokrajowcy, ci, którzy może spisywali się słabiej od Henki Gustafsona i Toda Wiltshira, tym niemniej byli zgłoszeni do rozgrywek. Australijczyk Shane Parker i Anglik Joe Screen. Oni również jakąś skromną, bo skromną, ale jednak cegiełkę dołożyli do tego sukcesu. Przyjemnie popatrzeć na sportową radość, choć troszkę żal w tym momencie, że to ostatni mecz sezonu, że teraz na kolejne rozgrywki ligowe trzeba będzie czekać do kwietnia przyszłego roku. Przyzwyczailiśmy się do tych coniedzielnych spotkań z polskim ligowym żużlem. Tym bardziej żal i będziemy się niecierpliwić, kiedy zacznie się kolejny sezon, ze względu na to, że te mecze były tak ciekawe, tak interesujące w wielu tych spotkaniach. Dopiero ostatnie wyścigi rozstrzygały o tym, kto zdobędzie mistrzowski tytuł. Ale bez wątpienia najlepszą, najrówniejszą drużyną w tym sezonie była Polonia Bydgoszcz i tytuł naprawdę bydgoszczaną w tym sezonie jak najbardziej się należy. Zresztą wielu kibiców, obserwatorów ligowych zmagań mówiło w zeszłym roku, że tytuł należał się bydgoszczanom. Pamiętamy te dramatyczne wydarzenia, finał Złotego Kasku we Wrocławiu, kontuzję Protasiewicza, Goloba, no i porażka w półfinale z Atlasem Wrocław. No i teraz za tamte spowodowane przez los niepowodzenie, za tamto czwarte miejsce, teraz chwila triumfu. Kolejna w dziejach bydgoskiego klubu. Różnie to bywało, drodzy Państwo, w polskim ligowym żużlu. Były lata dominacji niektórych klubów. Unileszno w latach 60. dominował Górnik, potem ROW Rybnik, potem była dominacja Stali Gorzów. W latach 90. najlepszym zespołem na pewno jest Polonia Bydgoska. Myślę, że nawet we Wrocławiu zgodzą się z tym, chociaż Sparta Wrocław także miała kilka mistrzowskich tytułów. No i żeby, oto złoty medal prezentowany do naszej kamery przez Tomasza Goloba. Wiele już ma na swoim koncie różnych medali na polskich torach Tomasz Golob, ale widać, że ten bardzo, bardzo go ucieszył. No i żeby właściwie uciąć wszelkie niedomówienia, bo przecież regulamin rozgrywek zmienił się w tym sezonie. Już były inne play-offy niż w poprzednich latach. To i tak w bilansie tegorocznych meczów pomiędzy tymi zespołami lepsi byli bydgoszczanie. W tym radosnym nastroju, który panuje na stadionie Polonii, my już dziękujemy Państwu za uwagę. Robert Rymarowicz i Robert Noga. Dziękuję. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia. Do usłyszenia.